Witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji udział wezmą posłowie Dawid Jackiewicz i Wojciech Zubowski. Oddaję głos. Dzień dobry, witamy Państwa. 18 kwietnia 2012 roku wszedł w życie, zaczął obowiązywać podatek, tak zwany podatek miedziowy. Podatek, którego utworzenie, stworzenie wycelowane było tylko w jeden podmiot gospodarczy, w jedno przedsiębiorstwo, w polską spółkę z KGHM Polska Miedź S.A. Jest to podatek, który w opinii zarówno samego przedsiębiorstwa, samorządu terytorialnego, Zarządu Województwa Dolnośląskiego, ale także posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przyniósł szereg skutków negatywnych zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla regionu, który w dużej mierze żyje z podatków płaconych przez tę spółkę, przez spółkę KGHM Polska Miedź S.A. Wówczas premier Donald Tusk obiecał, że po 2 latach obowiązywania tego podatku zostanie poddany szczegółowej analizie, a tutaj w Wysokiej Izbie zostanie przedstawiony raport, informacja o jego skutkach. Ponieważ 18 kwietnia tego roku mija ten czas, powinniśmy jako posłowie Komisji Skarbu Państwa zostać zapoznani z informacjami odnośnie konsekwencji wprowadzenia tego podatku. Wiemy już dzisiaj, że polska spółka, spółka KGHM Polska Miedź S.A. płaci około 5 milionów złotych tego podatku dziennie. Wiemy już dzisiaj z wypowiedzi pracowników kierownictwa KGHM Polska Miedź S.A., że rentowność niektórych zakładów, na przykład zakładu górniczego w Lubinie, spadła z 19 do 5%. Spadła z 19 do 5%, czyli do poziomu, który stawia pod znakiem zapytania sensowność dalszego funkcjonowania tego zakładu górniczego. Mamy sygnały, że zarząd KGHM Polska Miedź S.A. domaga się redukcji zatrudnienia w niektórych zakładach górniczych, co jest konsekwencją konieczności poszukiwania oszczędności. Domagamy się, Szanowni Państwo, szczegółowych, wyczerpujących informacji odnośnie tego podatku. Zwołana przez nas, z naszej inicjatywy, nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skarbu Państwa nie przyniosło odpowiedzi na te pytania. Dostaliśmy odpowiedzi wymijające, zdawkowe, takie, które nie przyniosły wyczerpujących wyjaśnień, na przykład na pytanie, czy plan inwestycyjny KGHM Polska Miedź S.A. opiewający na kwotę 20 miliardów złotych zostanie zrealizowany w najbliższych latach. W związku z powyższym, posługując się informacjami, które uzyskaliśmy również od samorządowców, od zarządu powiatowego w Polkowicach, w Lubinie, w Głogowie, od prezydenta miasta Głogów, od marszałka województwa dolnośląskiego, na podstawie niepokojących informacji domagamy się dzisiaj, drodzy Państwo, powołania nadzwyczajnej komisji sejmowej, która wyjaśni w ciągu najbliższego miesiąca, wyjaśni dogłębnie i szczegółowo, jakie są konsekwencje tego podatku dla jednej z największych polskich spółek, polskiego przedsiębiorstwa, 6. producenta miedzi na świecie, 2. producenta srebra na świecie, spółki, która generuje co roku wielomiliardowe zyski, generowała wielomiliardowe zyski, z których w 30% czerpało w formie dywidend nasze państwo. O kolejnych powodach, dla którego domagamy się zwołania nadzwyczajnej komisji, powie pan poseł Wojciech Zubowski. Szanowni Państwo, te argumenty, które przedstawił pan wiceprzewodniczący Komisji Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz, to jedno, ale powinniśmy pamiętać też o długofalowych skutkach wprowadzenia tego podatku. Najważniejszy z nich to raz spadek rentowności zakładów KGHM-u, ale to, co jeszcze ważniejsze, to brak informacji na temat tego, czy wcześniej planowane obszary eksploatacji zostaną utrzymane. Krótko mówiąc, jeżeli zakładaliśmy, że w Zagłębiu Miedziowym okres pracy KGHM-u będzie wynosił, dla przykładu podaję 30 lat, po wprowadzeniu tego podatku może się okazać, że będzie to tylko 5, 10, 15 albo 20. Dokładnie jakiego rodzaju będą wielkości te zmiany, nie wiemy, a chcielibyśmy się dowiedzieć, dlatego będziemy wnioskować i będziemy składać wniosek o powołanie tej komisji. Nie mamy informacji również na temat tego, w jaki sposób ten podatek wpłynął na zasadność, opłacalność rozpoczętych inwestycji, które są już w trakcie realizacji. Podatek został wprowadzony nagle, KGHM, tak samo jak inwestorzy, tak samo jak parlamentarzyści zostali tym zaskoczeni, a inwestycje wartości setek milionów złotych rozpoczynane są z kilkuletnim wyprzedzeniem. Nie wiemy, czy będą miały one jeszcze sens. W ubiegłym tygodniu w Zagłębiu Miedziowym gościliśmy pana wicepremiera Piechocińskiego. Tam stwierdził, że otwiera się przestrzeń do dyskusji na temat podatku od kopalin i w jego opinii powinniśmy zacząć dyskutować na temat możliwości wprowadzenia jego zmian. Liczymy na to, że uda się doprowadzić do takiej dyskusji, ale żeby na ten temat się wypowiadać i dyskutować, potrzebujemy informacji. Niestety rząd Donalda Tuska tej informacji nam odmawia. Co ważne, w lutym wiceminister finansów pan Janusz Cichociński wypowiedział się,
że nie widzi specjalnie powodów ani możliwości, przepraszam, pan Janusz Cichoń, nie widzi specjalnie powodów ani możliwości, aby obciążenia podatkiem od wydobycia niektórych kopalni zmniejszyć czy ogólnie zmieniać. Nie sądzę też, aby te obciążenia były w jakimś stopniu zbyt duże. Jeżeli z jednej strony mamy takie deklaracje wiceministra finansów, a z drugiej strony sygnały od samorządów, z KGHM-u, związków zawodowych o zagrożeniach, które niesie ze sobą ten podatek, powinniśmy dążyć do tego wyjaśnienia. W związku z czym, że zbliża się termin, kiedy rząd ma przedstawić informacje z oceny działalności tego podatku, powołanie tej komisji jest jak najbardziej zasadne. Dziękuję i bardzo proszę o pytania. Jeśli nie ma pytań, dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.